Sierpień 28. Obojętność. W apokalipsie możemy usłyszeć, obyś był zimny albo gorący, inaczej wyrzucę cię z ust moich. Pan Bóg chce, abyś zdecydował się, abyś nigdy nie był letni, byle jaki. No to nie ma sensu. Nie żyjemy dla byle jakości. Popatrz na cały swój dzień. Jak często obojętność zabija relacje z innymi ludźmi, relacje z Bogiem. Spójrz na świętą Ritę, która dbała o te relacje, która nigdy nie zaniedbywała danego jej czasu. Dziś zrób sobie wieczorem taki krótki rachunek sumienia. Przeanalizuj ten dzień. I pomyśl, ile razy mogłeś uczynić dobro i nie zrobiłeś tego. Ile razy obojętnie przeszedłeś obok drugiego człowieka. Ile razy słyszałeś w sercu głos Boga: dziecko, odezwij się do mnie. Dziecko, powiesz mi to. Dziecko, zaufaj. A mimo to pozostałeś obojętny. Przeproś dziś za to.